Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj odpytajka. Czasownik sich kümmern Troszczyć się o coś, dbać o coś. Zapraszam. Czasownik sich kümmern Parę spraw o tym czasowniku. Najpierw szczegóły. Z czego się składa, jak on jest zbudowany. To jest czasownik zwrotny. Zwrotność rozpoznajemy po tym, że ma element sich. Tak jak w języku polskim mamy czasowniki zwrotne. Cieszyć się, myć się. Tak samo tutaj mamy element sich. Sich kümmern. Zwrotność tego czasownika będziemy to analizować przy zdaniach. Zobaczycie, jak to przebiega, jak to się odmienia. I druga informacja o tym czasowniku to jest czasownik rekcyjny z On się łączy z przyimkiem a zawsze się łączy z akusatywem. I trzecia rzecz o tym czasowniku, kümmern, to jest czasownik regularny, czyli jego nie ma na listach czasowników nieregularnych. Jego formy podstawowe to jest kümmerte i hat gekümmert. Wiedząc już te trzy rzeczy, myślę, że możemy spokojnie przejść do budowania zdań. Ja troszczę się o mojego kota. Czyli daję mu jedzenie, daję mu posiłek, picie, dbam, żeby miał czysto. Ich kümmere mich meine Katze. Ich kümmere mich meine Katze. Meine, no bo akusatyw. Ona troszczy się o swojego kota. Skoro to jest ona i to jest jej kot, to to będzie po niemiecku Sie kümmert sich ihre Katze. Sie kümmert sich ihre Katze. On troszczy się o swojego psa. Er kümmert sich seinen Hund. Er kümmert sich seinen Hund. Możemy się troszczyć o ogród. Na przykład, my troszczymy się o nasz ogród. Wir kümmern uns unseren Garten. Wir kümmern uns unseren Garten. Załóżmy, jedziemy na wakacje, mamy rośliny w domu i prosimy naszą ciocię, żeby przychodziła i nam podlewała kwiaty. Die Blumen gießen, tak swoją drogą, to jest podlewać kwiaty. I mówimy tak, nasza ciocia dba o nasze kwiaty. Nasza ciocia dba o nasze kwiaty. Unsere Tante kümmert sich unsere Blumen. Unsere Tante kümmert sich unsere Blumen. Oni troszczą się o nasz ogród. W sensie, my pojechaliśmy na wakacje i poprosiliśmy ich, żeby ten ogród dopilnowali. To jest związane z podlewaniem kwiatów, roślin. Czyli to zdanie po niemiecku zabrzmi Sie kümmern sich unseren Garten. Sie kümmern sich unseren Garten. Czasownik sich kümmern ma też takie bardzo ciekawe zastosowanie. I ono jest używane często w takim języku potocznym. W momencie, gdy jest jakaś sytuacja, w której chcemy komuś pomóc, chcemy kogoś wesprzeć tym, że przejmiemy jego obowiązki. Typu, że ktoś mówi, słuchaj, ja nie mogę iść do szpitala, bo tam muszę dawać lekarstwa babci czy coś. A my mówimy do tej osoby, zadbam o to, ja się o to zatroszczę. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Drum to skrót od darum, czyli od słowa, które stworzymy poprzez dodanie da do słowa, do przyimka Troszczę się o to, ja zadbam o to. Ich kümmere mich drum. Czyli nie przejmuj się w tym znaczeniu. Ja to zrobię, ja to przejmuję te obowiązki. Albo ktoś nas prosi, i tu w tym momencie przechodzimy już na czasowniki modalne. Czy ty możesz zadbać o mojego psa? Bo jestem w szpitalu, bo mam nogę złamaną. Nie mogę go pilnować, nie mogę z nim na spacery wychodzić. Czy możesz zatroszczyć się o swojego psa? Po niemiecku. Kannst du dich meinen Hund kümmern? Kannst du dich meinen Hund kümmern? I ta osoba deklaruje, owszem, nie ma problemu. Ja, natürlich, es gibt, das ist kein Problem für mich. Ja zadbam o twojego psa. Ich kümmere mich deinen Hund. Ich kümmere mich deinen Hund. Dużo moich widzów pracuje jako opiekunki i jako opiekunowie osób starszych i one właśnie w swoich tych obowiązkach mają właśnie. Ten czasownik mogą spokojnie używać. Na przykład mówią Ich kümmere mich eine alte Dame.
dbam, troszczę się o starszą kobietę, starszą damę. Nie? Także w pojęciu takim pielęgnacyjnym też ten czasownik się świetnie sprzedaje. I jeszcze jedno pole, w którym ten czasownik się może pojawiać. Dzieje się to na przykład w takiej przestrzeni zawodowej, firma prywatna, albo też publiczna, czy państwowa, i ktoś jest odpowiedzialny za jakichś klientów. I on dba o tych klientów, czyli pyta, czy są zadowoleni, pyta, co można byłoby zmienić, pyta o ich sugestie co do zmiany naszego profilu działania, czy jakichkolwiek reform, które moglibyśmy wprowadzić w firmie. I takie zdanie. Tomasz troszczy się o klientów z Niemiec. Tomasz kümmert sich die Kunden aus Deutschland. Czyli troszczy się, dba o nich jako przedstawiciel tej firmy. Kilka przykładów z czasownikami modalnymi. Ktoś nas prosi, czy możesz zadbać o nasze rośliny, ponieważ my jedziemy na wakacje. Kannst du dich unsere Pflanzen kümmern, denn wir fahren in den Urlaub. Na urlaub albo in die Ferien, na wakacje. No i ta osoba deklaruje, ja, ich kann mich darum kümmern. Ich kann mich darum kümmern. Mogę o to zadbać, mogę się o to zatroszczyć. W znaczeniu oczywiście o te rośliny chodzi. Ktoś nam sugeruje, powinieneś zadbać o swoją babcię, zatroszczyć się o nią. Już jest na tyle stara, że już nie jest w stanie sama funkcjonować, trzeba jej pomagać. Du sollst dich deine Oma kümmern. Du sollst dich deine Oma kümmern. Następna sytuacja. Dzieci chcą mieć psa. Die Kinder wollen einen Hund haben. I proszą swoich rodziców und sie bitten ihre Eltern, żeby oni im kupili tego psa. Dass sie ihnen den Hund kaufen. A tata mówi, und der Vater sagt, ja kupię wam tego psa, ich kaufe euch den Hund, ale wy musicie o niego dbać. Aber ihr müsst euch ihn kümmern. To jest warunek ojca. Musicie o niego dbać. Ihr müsst euch ihn kümmern. I dzieci deklarują, tak, my będziemy dbać o tego psa. I tu bym użył Futur 1. Ja, wir werden uns diesen Hund kümmern. Wir werden uns diesen Hund kümmern. Przeskakujemy na czas przeszły. Ja troszczyłem się o małego kotka, bo ktoś mi dał na 2 tygodnie, bo wyjechał w związku z urlopem, z wakacjami. Dbałem o małego kotka. Ich habe mich eine kleine Katze gekümmert. I ktoś mi dopytuje, faktycznie, czy ty dbałeś o tego kotka? Wirklich? Hast du dich diese Katze gekümmert? Ona dbała o ogród naszej babci. Sie hat sich den Garten unserer Oma gekümmert. Sie hat sich den Garten unserer Oma gekümmert. Czas przeszły, gekümmert, to jest jasne. Naszej babci, unsere Oma, tam jest genitiv. Dla osób, które nie znają, to poznają. W pracy zawodowej ktoś, jest jakaś Julia i ta Julia dbała o dostawców. Der Lieferant, to jest dostawca. Lieferanten, dostawcy. I co robiła Julia? Was hat Julia gemacht? Ona dbała, troszczyła się o dostawców. Sie hat sich die Lieferanten gekümmert. Kolejne zdanie. Oni dbali o jedzenie. Czyli była jakaś grupa, która troszczyła się na koloniach, na wakacjach, na jakimś spotkaniu. Dbała o to, żeby było jedzenie w pojęciu ogólnym, albo w ogóle o smażenie, przygotowywanie tego jedzenia. Oni troszczyli się o jedzenie. Sie haben sich das Essen gekümmert. Sie haben sich das Essen gekümmert.
są jakieś warsztaty, jakieś spotkanie i przyjeżdżają tam całe rodziny z dziećmi. I teraz rodzice mają swoje zajęcia warsztatowe, jakieś konferencje, natomiast dzieci są w pewnej grupie takiej, nazwijmy to przedszkolnej, są dbane o, jakaś kobieta nimi się zajmuje, mają jakieś zabawy, gry, plac zabaw i tak dalej. I ta osoba nazywa się Anna i ona troszczy się o dzieci. Po niemiecku? Sie kümmert sich um die Kinder. Sie kümmert sich um die Kinder. W czasie przeszłym ona dbała, troszczyła się o dzieci. Sie hat sich um die Kinder gekümmert. Sie hat sich um die Kinder gekümmert. I teraz taka ostatnia porcja zdań. Pomieszam wam ten czasownik sich kümmern. Będę budował z nim zdania i w czasie teraźniejszym, i z modalnymi, i w czasie przeszłym. Na przykład. Ja troszczę się o chomika mojego sąsiada. Ich kümmere mich um den Hamster meines Nachbar. On chce, żebym zadbał o jego chomika. Er will, dass ich mich um seinen Hamster kümmere. Powtórzę. Er will, dass ich mich um seinen Hamster kümmere. Czy ty możesz zadbać o mój dom? Pyta nasz sąsiad, bo wyjeżdża i chce, żeby mieć pewność, że ktoś będzie doglądał, będzie sprawdzał, wszystko gra, czy nic się nie działo, wiecie o co chodzi. I pytanie sąsiada brzmi: Kannst du dich um mein Haus kümmern? Kannst du dich um mein Haus kümmern? A my odpowiadamy: Tak, chętnie, ja, gerne. Żaden problem. Kein Problem. Zrobię to. Mach ich. I potem, po jakimś czasie, gdy sąsiad wraca, to wtedy mogę powiedzieć: Słuchajcie, dbałem o dom mojego sąsiada. Ich habe mich um das Haus meines Nachbarn gekümmert. Ktoś zatrudnia się do pracy w jakiejś firmie i na tej komisji mówi się temu potencjalnemu pracownikowi: Pan będzie się troszczył o zakupy, czyli będzie w dziale zakupów. Dział zakupów po niemiecku to jest der Einkauf. I to zdanie po niemiecku: Pan będzie dbał, będzie się troszczył o zakupy, zabrzmi: Sie werden sich um den Einkauf kümmern. Będzie się pan troszczył, po prostu będzie pan za to odpowiedzialny. Also, Sie werden dafür zuständig sein. Zuständig. I teraz ta osoba jest zatrudniona i mówi. Ktoś się pyta: Wo arbeitest du? Bei dieser Firma. W tej firmie pracuję. Und was machst du da? Co tam robisz? I on odpowiada: Troszczę się o zakupy. Dbam o zakupy. Jestem w tym dziale zakupowym. Ich kümmere mich um den Einkauf. Ich kümmere mich um den Einkauf. Załóżmy, że ta osoba pracuje w innym dziale, ale chce pracować w dziale zakupów i mówi do swojego szefa, rozważa ewentualne przesunięcie stanowisk: Chciałbym troszczyć się o zakupy. Ich möchte mich um den Einkauf kümmern. Ich möchte mich um den Einkauf kümmern. Ist das möglich? Czy to jest możliwe? Albo szef wychodzi z inicjatywą, mówiąc: Mógłbyś zajmować się zakupami. Czyli du könntest dich um den Einkauf kümmern. Taka propozycja. A ktoś przyjmuje tą propozycję i mówi: Ja, gerne. Ich nehme das an. Przyjmuję to. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Myślę, że czasownik kümmern, sich kümmern, jest już jaśniejszy. I możecie z niego korzystać i jego używać, i będzie łatwiej dzięki temu filmowi. Przypominam, że możecie korzystać z moich live'ów, możecie brać udział w moich live'ach. Jeżeli chcecie, dajcie sygnał, macie na dole mail, podam wam warunki, na jakich możecie to robić. Możecie również należeć do mojej zamkniętej grupy na Facebooku, w której to grupie co tydzień publikuję nowe zdania do tłumaczenia dla was. I trzecia rzecz.
z moich vlogów, między innymi właśnie z tego, który teraz oglądacie, robię lekcje online w aplikacji Trener Słownictwa. Jeżeli chcielibyście mieć dostęp do tej aplikacji, też dajcie mi znać, pisząc maila albo w komentarzach. Przypominam, że w tej aplikacji jest taka możliwość, że wszystkie zdania, które tam macie po niemiecku, macie możliwość odsłuchania prawdziwej wymowy. To jest robione automatycznie, ale na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć, piszcie maile, zadawajcie pytania, komentujcie, lajkujcie. Dzięki za filmik, dzięki za czas poświęcony przy moim filmie. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, na razie, cześć!